Proszę Państwa, dawniej lud potrzebował igrzysk i chleba. Dzisiaj ludzie karmią się sensacjami. Także potencjalny oglądacz, podglądacz, żeby zaspokoić swoją ciekawość, zasiada przed ekranem telewizora albo monitorem komputera i ogląda najnowsze, świeże ploteczki z udziałem salonowych bywalców. A dzisiaj najprostszym sposobem na to, żeby zaistnieć w mediach, jest właśnie wywołanie skandalu. To też nic dziwnego, że oglądamy damy, których sukienki zaczynają się za późno i kończą za wcześnie. To też nic dziwnego, że oglądamy koncerty gwiazd, z których zamiast refrenu śpiewanych przez nie melodii zapada nam często w pamięć wizerunek przerysowany, zagrożony kiczem czy trochę nawet wulgarnością. I można byłoby to podsumować taką konkluzją, że właściwie obecnie nie ma sztuki ubierania się, tylko dominuje sztuka rozbierania. Pani Małgorzata Potocka dzisiaj bardzo ładnie powiedziała, że kobieta staje się towarem. Znaczy ładnie określiła to nieładne zjawisko. I nieporozumienie zaczyna się wtedy, kiedy to zjawisko zaczyna przenikać do naszego codziennego życia, życia zawodowego, czyli do pracy.